Witam. W dzisiejszym filmie porównamy siły zbrojne Serbii i Kosowa. Pomysł na ten film został zaproponowany przez widzów, których serdecznie pozdrawiam. Kosowo jest uważane za najmłodsze państwo Europy, choć nie jest uznawane za niepodległy kraj, nawet przez niektórych członków Unii Europejskiej. Obecny konflikt na granicy z Serbią jest o tyle istotny, że sojusznikiem Belgradu jest Rosja. Serbia, która utraciła kontrolę nad Kosowem po kampanii NATO w 1999 roku, odmawia uznania niezależności swojej byłej prowincji i od 2008 roku, czyli od ogłoszenia przez nią niepodległości, nie zgadza się na używanie na swoim terytorium tablic z kosowską rejestracją. W nocy z niedzieli 31 lipca na poniedziałek 1 sierpnia na północy Kosowa doszło do protestów mieszkających tam Serbów przeciwko nakazowi zamiany serbskich tablic rejestracyjnych na kosowskie. Zablokowano ciężarówkami i innym ciężkim sprzętem drogi dojazdowe do dwóch przejść na granicy z Serbią, Jarinie i Berniak. Wszystkie strony muszą konstruktywnie zaangażować się w dialog. Międzynarodowe siły pokojowe NATO w Kosowie są gotowe do interwencji w przypadku zagrożenia stabilności, przekazał w środę 3 sierpnia sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Według kosowskiej policji manifestanci wznosili barykady i strzelali w kierunku sił prorządowych. Na szczęście nikt nie został ranny, podała w komunikacie policja. Poinformowała jednak o zamknięciu obu przejść. Co ciekawe, już we wrześniu ubiegłego roku Serbowie z północnego Kosowa zablokowali drogi w pobliżu przejść granicznych z Serbią, po tym gdy kosowskie władze zabroniły wjazdu na swoje terytorium pojazdom z serbską rejestracją. Dodam jeszcze, że niektóre samoloty bojowe pokrywają się z samolotami szkoleniowymi. Chciałbym Cię również zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, jak i zostawienia komentarza z pomysłem na następny film oraz łapki w górę lub w bok po obejrzeniu. Zapraszam do oglądania.
Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do skorzystania z opcji wspierania. A jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zostaw łapkę lub suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Siemanko.